Panie marszałku, panie mistrze, czy państwo jako Ministerstwo Aktywów Państwowych realizują swój ustawowy obowiązek wynikający z ustawy o działach administracji rządowej, której to ustawie w artykule 9, 9b czytamy: dział aktywa państwowe obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykorzystania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa z wyjątkiem spraw wydzielonych odrębnymi przepisami. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych reprezentuje Skarb Państwa w tych sprawach, może inicjować politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, uwaga, w celu zapewnienia jej racjonalnego i efektywnego wykorzystania i zwiększenia jego wartości. Pytanie brzmi, jeżeli wykonywaliście swoje ustawowe obowiązki, to w jaki sposób, czy akceptowaliście warunki tych transakcji z Saudi Aramco i MOL? Czy w ministerstwie znajdują się dokumenty potwierdzające, że realizowaliście swoje obowiązki wynikające z obowiązku sprawowania nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze. Minister aktywów państwowych w sposób rzetelny wypełnia obowiązki wynikające z wykonywania praw z akcji. Skarb Państwa zatrudnił doradców finansowych, prawnych, którzy potwierdzili zasadność transakcji i konsolidacji Orlenu z Lotosem. Natomiast tak samo dotyczy to parytetu wymiany akcji. Przypomnę też, że minister, tak jak każdy akcjonariusz, dba o, ma obowiązek dbania o powierzony majątek w postaci akcji. Ta staranność była zachowana w Ministerstwie Aktywów Państwowych, między innymi poprzez doradców prawnych, finansowych i analizy dotyczące konsolidacji. Ale ja nie o to pytałem. Pytałem Dziękuję. O dokumenty. Chciałem dopytać, panie marszałku. Proszę bardzo. Powtórzę swoje pytanie. Czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych są dokumenty potwierdzające, że minister wraz ze swoimi współpracownikami realizował ustawowy obowiązek w zakresie nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa? Jeżeli pan przywołał ekspertów, to proszę o wymienienie tych ekspertów, z których pomocy Ministerstwo z Aktywów Państwowych korzystało. Nie pytam o koszty. Pytam o nazwiska lub podmioty, które takie ekspertyzy wykonywały. To jako drugie pytanie, bo na pierwsze ciągle pan nie odpowiedział. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze. Tu z pamięci przywołuję, pewnie szerzej mógłbym odnieść się w sposób pisemny do pytania pana senatora. Na pewno KPNG, na pewno Kancelaria Prawna w WKB. Czyli na piśmie, tak? Ale pierwsze pytanie, czy są dokumenty? Znaczy, to, panie senatorze, no takie dokumenty zostają po analizach, więc... Dziękuję.